Szanowni Państwo, dostojni goście, drodzy uczestnicy 9. Polskiego Zjazdu Filozoficznego, z wielką przyjemnością witam Państwa na tym ważnym i znaczącym dla rozwoju polskiej nauki i kultury spotkaniu. W szczególności bardzo serdecznie chciałem powitać w naszym gronie panią minister edukacji narodowej, panią Krystynę Szumila. Serdecznie witam. Witam pana profesora Wiesława Banysia, rektora Uniwersytetu Śląskiego, równocześnie przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Witam pana profesora Leszka Żabińskiego, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Chciałem bardzo serdecznie powitać przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, pana profesora Władysława Skurzewskiego. Również serdecznie witam przewodniczącego Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, pana profesora Piotra Kutowskiego. Witam rektorów, dziekanów śląskich uczelni, przedstawicieli kościołów, wyznań religijnych, artystów ziemi śląskiej i wszystkich członków Komitetu Honorowego tego zjazdu. Witam zacne grono filozofów, którzy przybyli na ten nasz zjazd, aby rozwijać i wzbogacać polską humanistykę oraz gości licznych reprezentujących zagraniczne środki naukowe. Witam wszystkich miłośników filozofii i mądrości. Pomysł zorganizowania zjazdu filozoficznego przez Uczelnię Techniczną zrodził się w Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, która zainteresowała tym pomysłem także Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Jako rektor Politechniki Śląskiej przyjąłem ten pomysł z otwartością i z satysfakcją. Notowałem fakt, że Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Filozoficzne powierzyły Politechnice Śląskiej przy współudziale Uniwersytetu Śląskiego organizację tego ważnego w naukowym świecie wydarzenia. Pozwólcie Państwo, że w tym momencie chciałem na ręce pana profesora Jacka Rąba, kierownika Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, złożyć dla wszystkich pracowników katedry, pana profesora, podziękowanie za przygotowanie organizacji tego zjazdu. Dziękuję, profesorze. Dziewiąty Polski Zjazd Filozoficzny będzie nawiązywał do tradycji, do tematów i zagadnień poruszanych zapewne na poprzednich zjazdach, ale dynamika współczesnego świata generuje nowe problemy związane m.in. z szybko rozwijającą się techniką w zakresie mikroelektroniki, nanotechnologii oraz nauk medycznych w kierunku inżynierii genetycznej, transplantologii, bioniki itd., także wspomagane przez nauki techniczne. Tak więc nie bez przyczyny organizatorem zjazdu jest tym razem Politechnika Śląska. Uczelnie techniczne w bardzo dynamiczny sposób kreują wizerunek współczesnego świata oparty na nowoczesnych produktach i nowoczesnych technologiach. Trzeba jednak podkreślić, że rozwijająca się technika wymaga aksjologicznego i etycznego ugruntowania. W słynnej, należącej już do klasyki książce Apologii der Technik bardzo trafnie uchwycona została ta konieczność, bowiem jak podkreśla autor, cytuję, technika bez etyki musi prowadzić do katastrofy, podobnie jak etyka bez techniki, gdyż technika jest ciałem, a etyka duszą kultury. Tu leży ich przeciwieństwo i pokrewieństwo. Od etyki zależy bowiem, czy technika prowadzi człowieka do nieba, czy też do piekła. Koniec cytatu. Bezsprzecznie zatem jest potrzebna poważna refleksja naukowa, zakorzeniona w humanistyce. Życzę wszystkim uczestnikom zjazdu owocnych obrad i uroczyście otwieram 9. Polski Zjazd Filozoficzny. Dziękuję bardzo.
Pozwólcie Państwo, że w tej chwili odczytam list prezydenta Rzeczypospolitej Polski, Warszawa, dnia 17 września 2012 roku. Uczestnicy uroczystości inauguracji 9. Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Wiśle. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam zgromadzonych w Wiśle organizatorów i uczestników 9. Polskiego Zjazdu Filozoficznego. To jedyne na taką skalę spotkanie polskiego środowiska filozoficznego jest prawdziwym świętem myśli i rozumnej debaty. Tradycja tych spotkań sięga czasów przedwojennych, kiedy to uczestniczyli w zjazdach fundatorzy Polskiej Szkoły Filozoficznej, uczeni tego pokroju to Kazimierz Twardowski, Jan Łukasiewicz czy Tadeusz Kotarbiński. Polscy filozofowie, nawiązując do tych wspaniałych tradycji, organizują dziś spotkania, podczas których przedstawiciele ośrodków z całego kraju mogą wspólnie podjąć namysł nad sprawami najważniejszymi. Przekonany o doniosłości filozofii w życiu naukowym i społecznym Rzeczypospolitej, zdecydowałem o objęciu zjazdu honorowym patronatem. Według słynnej metafory Pitagorasa, jeśli ująć pewien zgiełku świat jako igrzyska, to filozofowie nie uczestniczą w tych igrzyskach ani dla zysku, ani dla sławy. Są widzami, a ich celem jest teoria, przyglądanie się. Nieobojętne, lecz raczej takie, które próbuje przeniknąć pod powierzchnię zjawisk i dotrzeć do istoty rzeczy. Spojrzenie krytyczne i nie zadowala się tym, co dane, starając się wykroczyć poza utarte formuły i schematy. Postawa filozofa to postawa pytającego, bo właśnie żywioł pytania jest prawdziwym żywiołem filozofii. Jej wyjątkowym przywilejem jest obcowanie z zagadnieniami fundamentalnymi, a ich zadaniem raczej stawianie mądrych pytań niż udzielanie pochopnych odpowiedzi. To zadanie filozofii nie zmieniło się od tysiącleci. XXI wiek, podobnie jak wieki wcześniejsze, nie może obejść się bez krytycznego myślenia. Dlatego filozofia również w dzisiejszych czasach pozostaje integralną częścią nauki i kształcenia akademickiego. Nie przypadek, że kultura filozoficzna rozkwitła w Atenach Peryklesa w warunkach demokracji. Również współczesna demokracja potrzebuje filozofii, która stoi na straży najwyższych idei i wartości teoretycznych, moralnych i estetycznych. Demokracja potrzebuje pojęciowej pracy filozofii, jej upartego poszukiwania definicji, głębokiego zrozumienia zagadnień egzystencji. I choć do prawdziwego filozofowania konieczny jest spokój i dystans wobec ciśnienia aktualnych spraw, wobec zaradów polityki czy dyktatu mody, to przecież, jak zauważył niegdyś Georg Hegel, filozofia w sposób nieuchronny jest też dzieckiem swojej własnej epoki. Dlatego filozofowie mogą i powinni włączać się w publiczne dyskusje, także w czasach, w których spotkanie na Agorze jest także spotkaniem w mediach. Dbając o kulturę argumentacji i sporu, filozofowie przyczyniają się do podnoszenia standardów demokracji, w której centrum stoi przecież właśnie wolna i nieskrępowana publiczna debata. Cieszy fakt, że polskie środowisko filozoficzne nie stroni od uczestnictwa w ważnych, poruszających całe społeczeństwo dyskusjach, wnosząc niedbałość o precyzję pojęć i przejrzystość argumentacji. W ten sposób angażują się Państwo w dzieło kształtowania publicznego rozumu. Tej właśnie świadomości społecznego uwikłania w filozofii dowodzi program tegorocznego zjazdu. Nie zabraknie podczas jego sesji poświęconych tematom takie jak rynek pracy, zrównoważony rozwój, etyczne problemy biznesu, edukacja czy zagadnienie różnicy płci. Polskie środowisko filozoficzne jest też otwarte na współpracę z innymi dziedzinami nauki i kultury. Umiejętność wykraczania poza granice własnej dyscypliny przy jednoczesnej wiertności specyficznemu tylko dla niej sposobów dociekania pozwala z optymizmem i nadzieją spoglądać w przyszłość polskiej filozofii. Dziękując serdecznie organizatorom tegorocznego zjazdu Politechnice Śląskiej, Uniwersytetowi Śląskiemu oraz wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w przygotowanie spotkania życzę jego uczestnikom, aby te dni spędzone w bliskiej mojemu sercu Wiśle były czasem pogłębionej refleksji i wzbogacającego dialogu. I podpis pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dziękuję za uwagę.